Cześć, ja jestem Lolak i witam was w krótkim takim materiale, w którym sobie pogadamy trochę o The Crew i sobie będziemy porównywać tutaj Test Drive Unlimited 2 do tej gry. Dlaczego? Ponieważ ta gra jest strasznie podobna do The Crew. Ponieważ większość twórców, którzy tworzyli właśnie Test Drive'a, należy do Ivory Tower, które teraz tworzy The Crew. Tutaj się nazwali, jak to, Eden Games. Złączyli siły z, kurczę, z tamtych drugich, nie pamiętam, ale są twórcami tego Drivera San Francisco. W każdym razie jesteśmy teraz tutaj, to jest Drive, wróćmy na drogę, mieliśmy ładne widoki. Tak, świetny sposób, nie uważacie? I teraz na początek pewnie się pojawią pytania. Skąd masz stuprę? No cóż, to jest taki myk, że... jest taki myk, że jest taki nieoficjalny patch. Stworzyli go Polacy po pierwsze. Jest to jedyny taki patch, jaki istnieje. Nikt inny nie wymyślał takich, kurczę, modyfikacji wielkich, które by poprawiły działanie gry. Bo ten patch głównie poprawia właśnie wiele błędów, które... które miały... No, które te dołu miało. No chociażby z Evorą te pomieszane biegi trzeci z czwartym, nie? Ale także dodaje parę aut, które były w plikach. I daje parę nowych, których nie było w plikach. Jednym z tych aut jest oczywiście Supra, którą tutaj widzicie. Może wam przedstawię jeszcze parę aut przy okazji. Ale spójrzcie, czy gdzieś to nie widzieliście? No, raczej, jeśli dużo oglądaliście z The Crew, to mogliście widzieć coś w tym stylu jak tutaj, czyli szybko ładujący się świat. Czemu mój gościu jest łysy, ja się pytam. No, widzieliście to? Teraz, no, what the... Mój gość jest łysy. O co chodzi, to ja nie wiem. Okej, okay. Tutaj patrzcie, 370 Nizmo, także standard domu nie było, ale było w plikach, bardzo ładne auto. Sobie tak pomalowałem, takie dwa paski w stylu Nizmo, tutaj GTR i tak dalej było. Nie było tego auta, z pewnością, to jest to Gallardo LPS574 Superlagera. Bardzo kocham Gallardo, a tym bardziej tą Superlagerę. I słuchajcie, R34, Nissan Skyline, GTR, piękne auto. Fajni Fast and Furious mogą się cieszyć, tak. Jeszcze fajne felgi są do wyboru, podobnie jak w Suprze zresztą. Są takie specjalne felgi do wyboru, jakby niestandardowe przy zakupie. Tu mamy Volka, może wezmę tego Skyline'a, co by na to? Czemu nie? Pojeździmy sobie trochę po świecie. Możecie zauważyć, że jestem offline, tam macie taki czerwony punkcik na minimapie. Punkcik takie logo. Czekajcie sobie, kościszę jeszcze. Okej, okay, ale przejdźmy do rzeczy. The Crew i... The Crew i Test Drive. Jak wiele mają te gry do siebie wspólnego. Kurczę, wysłać się nie mogę. Jak zwykle zresztą. No cóż, mają od gromach. Po pierwsze, może zacznijmy od świata, bo świat... światy są różne oczywiście, tak? Mamy tutaj wyspę Oahu i wyspę Ibizę, tak? One są dość duże, spójrzcie. Może to przedstawię wam w inny sposób wielkość jednej wyspy, bo są dwie, jak wcześniej powiedziałem. Pojedźmy tutaj, raczej przeteleportujmy się tutaj na ten róg. Jak możecie zauważyć, jest coś podobnego jak The Crew, bez loading screenów ani nic, jak to mówili. I możemy sobie przybliżyć bardzo fajnie, dość blisko, żeby zobaczyć mniej więcej tereny. The Crew można strasznie blisko przybliżyć, żeby widzieć nawet trafiki, ale tutaj te pasy wskazujące na ten nie pozwalają na to. Okej, okay, spróbujmy na ten róg. Ile to będzie kilometrów? Jak to zrobimy? Tutaj oczywiście GPS możemy włączyć. I oczywiście będzie nam pokazywało, ile kilometrów nam. 79 kilometrów jest w jedną stronę, słuchajcie. W tych
Przyznam, że nie wiem ile jest, ale ponad 100 spokojnie z jednego konta do drugiego. Tu mam 79. Przeteleportujmy się na Ibizę. Gouda. Mój gościu jest łysy, ja nie wiem o co chodzi. Mnie to wkurza. Źle zrobiłem. Sorry. Nie o to chodziło. Miałeś zrobić tak. Gouder. Czemu nie mogę się. Jezus Maria, nie wiem o co chodzi. W ogóle mój gościu jest łysy. Buy ticket, tak. Take a fly. Czarny ekran, bla bla bla. Mój gościu jest łysy. O co chodzi, to ja nie wiem. Okej, okay, jesteśmy na Ibizie. Czekajcie, coś mi tu nie pasuje. O, dobra. Przez chwilę mi się wydawało, że GPS nadal chciał szukać drogi. W każdym razie wierzchołka to wierzchołka. Muszę sobie poręczyć tym myszką, bo mam małe problemy, jeśli tak to powiedzieć. To załóżmy, że tu jest jeden wierzchołek. Gouder. Jesteśmy na jakichś kurcze bezdrożach, ale dobra. Nieważne. Zobaczmy, ile to będzie nam kosztować. Ibiza jest zdecydowanie większa. To widać to, no nie? Zobaczmy, mamy taką drogę. Ile to jest kilometrów? 47, słuchajcie. Kurczę, wydawałoby się, że jest większa, jednak nie. 47, tam mamy 70 ileś, tak? To załóżmy, że tu zaokrąglimy do 50. I to mamy, słuchajcie, 120 km. Czy wielkość tego świata nie jest przypadkiem. Przeteleportuję się na drogę. Nie jest przypadkiem. Duża? No i kurczę, świat jednak jest tutaj duży, tak? Dobra, jedziemy. Nawet niech jedźmy nawet za tym GPS-em. Ciekawe, kiedy dojedziemy. Muszę ręcznie zmieniać bieli. Więc czy Tekru przypadkiem chwali się tym, że ma tak wielki świat, ale twórcy, część twórców przynajmniej, nie gadaj, że bezdroża. No chyba cię powaliło. Powiedzieć, że to jest jeden z największych światów, jaki stworzyli. Znaczy coś w tym stylu gadali przynajmniej. No cóż, Tadeusz zrobi także wielki świat, choć trzeba przyznać rację, że to są takie jakby dwa światy. Mamy dwie wyspy i to nie możemy sobie przejechać tak po prostu bez użycia samolotu wspomnianego, którego użyłem przed chwilą, tak? Więc w sumie trochę w tym jest racja, ale rzeczywiście wtedy był tak, że mamy wielki świat, więc to jedna z cech, którą Tekru odziedziczył. Drugą cechą jest to, że możemy jeździć wszędzie, jeśli to dotyczy świata. Czyli na przykład mogę teraz sobie zjechać z drogi i sobie pojechać nie wiadomo gdzie. Ale niestety przy takim samochodzie to się słabo sprawdza. Czekajcie, muszę się zatrzymać. Wróćcie na drogę. No następną rzeczą jest właśnie powrót na drogę, bo na przykład tam, żeby powrócić na drogę, też trzeba przytrzymać guzika. Tutaj musiałem przytrzymać. Co tu jeszcze podobnego jest? Jeśli chodzi o listę aut, to nie ma co tu porównywać niestety. Tam lista aut jest mało. Tutaj mamy w cholerę aut od Ferrari po różne inne, bardziej azjatyckie auta. Tutaj właśnie Tekru jest nastawiony na taką Amerykę. Ogólnie są amerykańskie auta. Najwięcej ich jest. A na przykład tutaj, słuchajcie, mamy głównie włoskie auta. Głównie to są tutaj Ferrari, Lotusy, nie, Lotus jest brytyjski, sorry. Mamy Bugatti, nie ma Lamborghini, Skoda. Są tylko z tego unofficial patcha, którego zainstalowałem. Ale ogólnie to jest pełno tych włoskich samochodów. Głównie takich europejskich, może tak. A w Tekru mamy głównie amerykański. Kurczę, co ten trafik odpierdnicza. Chciałem go z lewej wyprzedzić. No i teraz znowu wróci na drogę.
co jeszcze takiego dziedziczył Podekru? Znajdźki, wraki. Tego teraz wam chyba zbyt nie pokażę, nie mam wszystkiego oznaczonego. Raczej wszystko już mam tutaj odkryte. Ale działa to idealnie tak samo jak w TDU. Raczej w Dekru działa tak samo jak w TDU, czyli mamy wraki jakiś tam out. W TDU to się nazywa KitKar. I musimy zbierać jakby części, nie? Tutaj zbieramy, szukamy wraków tych aut, podobnie jak w Dekru. I musimy znaleźć tam jakąś ich liczbę. W Dekru, jeśli chodzi o złożenie jednego auta, maksymalna prędkość, zajmuje tam to... Zajmie nam to trochę, bo tam chyba trzeba znaleźć... Raczej wszystkich tych aut, bo tam trzeba znaleźć... skręcić. Tam trzeba znaleźć chyba 10 wraków, ile się pamiętam. To wtedy jest różnia. Czasami 7, czasami 5, czasami 12. W przypadku chyba Dodge'a Charger'a tutaj było. Jeśli chodzi o Dekru, to tam mamy te strefy. No tutaj tak samo jest zresztą z tym. Mam tutaj podzieloną tą Ibizę i Oahu na ilość stref i w tej strefie musimy znaleźć wraki i dostajemy aut za darmo. Tak samo jest z Dekru, mamy strefy wokół Chicago, wokół Nowego Jorku i tam w tej strefie musimy szukać wraków i dostaniemy auto za darmo. Jakie to jest auto? Różnie, zazwyczaj auto to przestawia to, co dostaniemy. W TDU przynajmniej tak było. Czemu mi się lekko przycina? Może od nagrywania, nie mam pojęcia. Ale tak to mi cholernie płynnie działa. No ale wiecie, jeszcze nie przetestowałem do końca. Nie ogarniam, co tu się dzieje z tym moim... Jak to działa, ten mój komp. No i słuchajcie. Tak wyglądała sprawa wraków. Musiałem się rozbić. Co jeszcze takiego podobnego mają te samochody? Samochody gry. Zarówno jak i w TDU, jak i w Dekru mamy możliwość przetestowania samochodu przed zakupem, ale w TDU to zostało lepiej rozwiązane ze względu na to, że mamy limit czasowy na testowanie samochodu i możemy jeździć gdzie chcemy od dealera. A w Dekru niestety mamy taki jakby tor stworzony z uliczek, że tak powiem, na którym możemy przejechać trzy okrążenia. Oczywiście możemy to powtarzać ciągle i ciągle, nie? Tak samo jak w TDU, ale w TDU to jednak lepiej rozwiązało. Bardziej mi się podobało, bo mogłem na przykład od razu pojechać na teren, jeśli mam samochód terenowy, tak? A w Dekru zawsze będziemy jeździć po tym samym asfalcie. Okej, ale Dekru jest zdecydowanie, wydaje się być zdecydowanie lepsze, ze względu na większą detaliczność tych terenów. ZDU ma jakby trochę pusty ten świat, powiem szczerze. Mamy te miasta, mamy te tereny, jak teraz, nie? Ale... Tak naprawdę ten świat jest trochę pusty. Tu mamy jakieś pole, tam mamy budynki, ale nie ma żadnych takich szczegółów jak w Dekru. Dekru, zresztą Stany Zjednoczone mają... Nie widzę tutaj drogi, to znaczy, że to są bezdroża. No, dziękuję panu. Ten zjeżdża na bezdroża. Ale mam cię w dupie. A w Dekru, w ogóle Stany Zjednoczone to jest takie miejsce, gdzie jest naprawdę wiele rewelacyjnych miejsc. A tutaj mamy jakieś dwie wyspy, o których mało kto słyszał, które tak są odwzorowane na realiach, to nie są wymyślone wyspy, ale ich odwzorowanie mi się wydaje, że jest dość słabe, nie ma jakichś takich charakterystycznych rzeczy, poza tym nikt nie zna żadnych charakterystycznych rzeczy w tej grze, tak? Um,
Więc pod względem świata na pewno na plus awans. Poza tym, jeśli chodzi o konwencje z samych gier, obydwie gry są takie skupione na trochę na multiplayerze. Raczej jest w obydwu grach jest single. W Dekru single jest lepszy, bo mamy fabułę. Taką normalną fabułę z cutscenkami i tak dalej, nie? Tutaj mamy mistrzostwa, które zostały w ogóle idiotycznie zrobione i może trochę ze środka, które w ogóle nie mają większego sensu i tak dziwnie się w nich jeździ, raczej się w nich uczestniczy, tak jakby uznawali nas za takiego dzieciaka, wszystko takie jest dziecinne. Zresztą cała ta gra jest trochę dziecinna tą swoją grafiką, trochę taką, no nie wiem, simsową, taką po prostu dziecinną. O Jezu, ała. No ale w obydwu grach właśnie, jeśli chodzi o policję, bo tutaj zobaczyłem o nią, w dwóch grach jest dziwnie zaawansowane. Raczej podobnie. Tutaj mamy Traffic Violation. I po prostu musimy lekko nabałaganić, żeby zaczęła nas ścigać i wtedy mamy czas do ucieczki, tak? W przypadku The Crew jest to już lepiej, bo w sumie musimy to samo zrobić. Tam akurat ten pasek się o wiele łatwiej i szybciej ładuje. To jest i się nazywa chyba Damage, czy tam Destruction. A, Destruction dokładnie. I po załadowaniu się... Po załadowaniu ściga nas policja i mamy taki okręg znany chociażby z serii GTA. I nie wiem, czy był, nie był też w starych NFS-ach tych mostów, ten Carbon. Chyba też, czy nie? Nie pamiętam już. Już dawno grałem te stare NFS-y, chyba będę musiał sobie odświeżyć pamięć, szczególnie z Undergroundem. Underground jest moją ulubioną częścią. A tuż zanim stary Most Wanted, który mu tam depcze pięty, tak naprawdę, bo Most Wanted także strasznie mi się podoba. Stare oczywiście. Ale wracając do The Crew i TDU. Wtedy mamy to tak, że musimy uciekać przez jakiś okres czasu i nagle wiecie, uciekliśmy. Mówisz, wokół nas było 50 radiowozów, ale fajnie tutaj została rozwiązana sprawa z jazdą po terenie, bo policja jeździ tylko i wyłącznie po drogach. No i tutaj rozwiązano to w ten sposób, że nas zaczyna ścigać helikopter, tak? I jeśli nie zdążymy wrócić na drogę, bo mamy taki czas, jakby, o kurde, ale jump, what the, jeśli nie zdążymy w czasie wrócić na drogę, to nas złapie automatycznie, nie wiem jakim cudem. Zresztą ten helikopter i tak przelatuje wszystkie drzewa, budynki i tak dalej, więc to jest takie dziwne rozwiązanie, ale bardziej praktyczne, że tak powiem. No i tak to wygląda. TDU ma naprawdę wiele, wiele wspólnych rzeczy i przywale w niego wiedziałem. Które mi się podobają. Na szczęście, dla niektórych to jest fajna rzecz, ale dla niektórych nie. Nie ma takich jakby simsów tutaj, czyli ubierania naszego awatara, modyfikowania go i tak dalej, nie? W The Crew mamy jednego awatara, zresztą The Crew jest grą MMORPG. Tutaj w sumie też, w sumie obydwie te gry są MMORPG-ami. MMO, kurde, nie RPG-ami, ale w sumie RPG-ami też, bo się nabija poziom, rozwija postać, tak? To nie mamy takich rzeczy. Tylko, że tutaj możemy przebierać naszego bohatera, co to trochę dziwne. Fajne dla dziewczyn. Ja osobiście raz przebiorę gościa, żeby wyglądał na fajnego luzaka i tyle. I mi starczy. No, to tak wygląda. Ja osobiście strasznie czekam na The Crew. Jest to gra numer 1, na którą czekam. Grą numer 2 jest GTA 5, które myślę, że także kupię. Choć nie jestem tego pewien, będę zajęty raczej The Crew. I niedługo jest beta, słuchajcie. Beta, druga beta, której oczywiście będę uczestniczył. I to mam gwarantowane
uczestnictwo ze względu na to, że zamierzam kupić sobie przedpremierówkę. Przedpremierówkę nie byle czego, ponieważ w wersji Gold Edition chciałem poczekać na jakąś kolekcjonerkę, ale chyba już niestety się nie doczekam. A Gold Edition posiada bardzo dużo fajnych rzeczy. Oprócz Mini Coopera z Limited Edition posiada także tak Dodge Rama z tuningiem, Z4 z tuningiem, Forda GT koncepta z 2015 z tuningiem i chyba z 2013 ten Ford Shelby. Mi się bardzo podoba ten nowy z 2013 roku, który był m.in. we filmie Need for Speed. Bardzo fajny film, polecam. Także jest coś takiego jak Season Pass. To są ogólnie tam rozmowy deweloperów, przedstawienie, jakieś artbooki, nie wiadomo co. Soundtrack na pewno. Ja się z tego powodu na pewno cieszę i zamierzam kupić tą pakę. I się cieszyć wcześniejszym dostępem do paru rzeczy, choć osobiście wolę wszystko odblokować od początku. Nie wiem jak wy, nie? Ale to co będę robił w The Crew, to przede wszystkim będzie zwiedzanie świata wypełnionego szczegółami ogromnego świata, bo świat rzeczywiście jest tam ogromny. Przejechałem się co prawda maksymalnie do Chicago, robiąc misję, bo zamierzałem na trafik zniknął, okej. Wytrąciłem się z wagi przez tego trafika. Ponieważ robiłem misję, robiłem misję i chciałem potem sobie pojeździć, ale nie zdążyłem niestety. Miałem też napięty grafik wtedy. No ale no cóż, pech. Następnym razem sobie pojeżdżę i jak będzie beta The Crew, oczekujcie ode mnie wiele materiałów. Codziennie dosłownie, przez cały tydzień będę robił filmiki z The Crew. Dzień w dzień. Nawet zrobię parę zdarzeń, żeby po zamknięciu bety wam przedstawiać jakieś materiały. Opowiem o każdym szczególe, o tuningu, o świecie. Zrobię coś w stylu... Rąk zrobił zresztą coś podobnego. Będę jeździł po świecie. Będę jeździł po świecie i gadał o miastach. Co takiego charakterystycznego jest w nich i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie mam tak obszernej wiedzy. Trochę mi pomoże w tym z pewnością Wikipedia i może coś ciekawego opowiem, jeśli mi przyjdzie do głowy oczywiście. Dobra. To tyle na tym temacie. Aj! Ile ja się już tutaj rozbiłem, nie? To ja nie wiem. Okej, to tyle jeśli o to chodzi. Wyjdźmy na zewnątrz. Poglądajmy naszego zbezczeszczonego skyline'a. Stańmy gdzieś na poboczu, bo mi się bardzo podobają te felgi. Nim. No i tak to wygląda. A teraz nasz gość ma włosy. O co chodzi? O co chodzi? A, zrobiłem z niego w ogóle jakiegoś dżentelmena. Gentleman. Dobra, to tyle. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewy guzik. Do zobaczenia w następnych filmikach i do zobaczenia w The Crew. Więc siema.